Chciałbym podzielić się Słowem Bożym. Może nie jestem jakimś dobrym mówcą, ale tak jak będę potrafił, tak przekażę. Może zacznę od takiej opowieści o pewnym chłopcu, który wykonywał jakieś zajęcia i próbował wszystkich rzeczy, żeby to zrobić. W pewnym momencie, gdy przyglądał mu się jego ojciec, spytał, czy wszystko już zrobiłeś, żeby to zrobić. No i ten chłopiec się odwrócił, powiedział, tak, zupełnie wszystko, nie da się tego, nie jest też możliwe, żeby zrobić. Więc on mu powiedział po prostu, nie wszystko zrobiłeś. Więc ten chłopiec właśnie nie spojrzał, ale no jak nie wszystko? Nie wszystko, nie poprosiłeś mnie o pomoc. Dlatego nieraz próbujemy w swoim życiu, ja tak próbowałem, na własne jakieś tam coś robić po swojemu. Ale nie prosiłem o to Ojca, który jest w niebie. Nie prosiłem o to Jezusa, bo próbowałem sam. Jezus, chodząc po świecie, dał też zostawił modlitwę. Ja tak nazywam to, że to jest wzór modlitwy doskonałe. Przeczytam tą modlitwę Pańską z Biblii Brzeskiej. To jest tłumaczenie z 1563 roku. Ja też tak byłem uczony, takiej modlitwy Ojcze nasz. Tylko gdy pewnie wiele ludzi tak samo jak ja postępowało, że tą modlitwę mówiło, ale tak naprawdę nie wiedzieli, co mówili. Tak samo jak ja nigdy się nie wczuwałem, o co chodzi w tej modlitwie. Co ta modlitwa ma przekazać i co ma mi dać? A ona bardzo wiele ma do przekazania, bardzo wiele do dania. I myślę, że wielu ludzi tak samo podchodziło, że traktowali tą modlitwę jak jakieś inne wierzy, nauczyliśmy się jakiegoś wierszy i to mówiliśmy. Gdy zacząłem iść z Panem, zacząłem zastanawiać się nad tą modlitwą, zacząłem się zatrzymywać przy każdym wersecie. Ja ją przeczytam z Biblii, właśnie jak widziałem Brzeski, ona też jest jako liczba Radziwiłłów. Jest to Ewangelia Mateusza. Ewangelii Mateusza jest ona zawarta w rozdziale 6, werset 9-13. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Sam początek, który mówi, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Pokazuje, aby wywyższyć naszego Pana. Jezus wypowiedział, że mówił o niebie, żeby spojrzeć na to niebo. Myślę, że nie powiedział celowo, że jest wyżej. Ponad niebem jeszcze nasz Bóg, nasz Ojciec. Bo myślę, że ludzie by nie zrozumieli, a moim zdaniem by to było bardzo trudne do zrozumienia. A na pewno jest wyżej nad niebem. Tak jak mówi w Psalmie 13, Dawid, król Dawid, w Psalmie 113, werset 5-6. Mówi tak, któż jest jak Pan nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i ziemię. Z góry spogląda na niebo i ziemię. Z góry spogląda na nas, na to, co stworzył. Dlatego musimy mieć tą świadomość, że nasz Pan, nasz Bóg jest ponad wszystkim. W mojej wyobraźni gdzieś było kosmos i co dalej. On też jest nad tym. Bo
to Bóg posadził gwiazdę na niebie, Bóg posadził planety, Bóg posadził Ziemię. Dał nam życie, bo nasze życie jest darem łaski od Boga. Dlatego musimy najpierw wywyższyć naszego Pana, oddać Mu chwałę. W następnym wersie: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Wiemy, że w niebie jest super. W niebie jest, mógłbym powiedzieć, sielanka. Dlatego musimy przyjść z prośbami, prosić Boga, aby to niebo było tak jak było tutaj na ziemi, tak jak w niebie. Prosić, aby chronił nas od grzechu jakiegoś, wszelkiego grzechu. To królestwo też oznacza, że ludzie mają być względem siebie uprzejmi, dobrzy i iść w prawdzie, która jest bardzo ważnym elementem, bo ponieważ świat daje kłamstwo, dużo kłamstwa i musimy na to uważać. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleba naszego powszedniego. Jezus nie mówi tu o jedzeniu, nie mówi tu o upieczonym chlebie, ale o tym chlebie duchowym. O tym chlebie duchowym, abyśmy karmili się każdego dnia. To, co miejcie powiedział, Pismo Święte, Biblia, to słowo, które jest w niej zawarte, jest chlebem. Chlebem życia. Tym chlebem duchowym, który powinniśmy karmić każdego dnia. Powinniśmy zaczynać dzień karmiąc się Słowem Bożym i zakończać tak dzień. To jest ten chleb duchowy, który nas podnosi. Daje nam lepsze życie. Daje nam nadzieję. Daje nam prawdę. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy. Bóg chce nam odpuszczać. I odpuści nam nasze winy. Jezus za nasze grzechy, za nasze winy poszedł na krzyż i zabrał to wszystko. Poniósł to na krzyż. Ale my też musimy coś działać. My musimy też odpuścić bliźnim. Przebaczyć Mu, wybaczyć Mu. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, werset 23-30. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale jest to lekcja o przebaczeniu. Żebyśmy nie byli jak ten sługa, który wisiał swojemu panu jakąś należność, poszedł do niego, upadł przed nim na kolana. Powiedział, że odda mu cały dług, tylko niech mu da czas, niech mu da tą możliwość. Co Pan zrobił? Umorzył mu ten dług. Umorzył mu cały ten dług i uwolnił go od tego. A co sługa zrobił? Wyszedł od Pana, spotkał swojego dłużnika. Ale on już mu nie opuścił. To doprowadził go, aby ten oddał mu wszystko. Przez co ten Pan, który opuścił mu grzech, rozgniewał się na niego. Dlatego my też musimy, bo ten dług to są nasze grzechy. Gdy staniemy przed Bogiem z tymi grzechami, On nam odpuści. Ale my musimy zrobić ten krok, odpuścić temu, który wobec mnie zawinił, który wobec nas zawinił. Nie możemy żywić tego w swoim sercu, nie możemy tego pielęgnować. Musimy się z tym rozliczyć. Musimy wybaczyć. To jest bardzo ważne, ale też jedno z najtrudniejszych mechanizmów rzeczy przebaczenie, wybaczenie drugiej osoby. Ale to musimy zrobić.
Bo to nie jest tak, że jeżeli Bóg nam odpuści, to my mamy już fajnie. Nic nie musimy robić. Nie, musimy też robić. Musimy pracować. Musimy nieść Ewangelię drugiego człowieka w prawdzie też. Też mamy pracę, ale pracę, która przyniesie owoc w życiu wiecznym. I w tym tłumaczeniu to jest tak, jak mnie uczyli. I nie uć nas na pokuszenie, ale nazwał to złego. Ja to rozumiałem kiedyś, że Bóg kusi. Ale Bóg, trzeba powiedzieć jasno, nie kusi. Bóg nie jest kusicielem. Bóg może poddać nas próbie i poddaje każdego próbie. I to nie takiej próbie, żeby ktoś nie dał sobie z tym rady. Bo Bóg nie włoży na nasze ramiona ciężaru większego, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. Daje nam taki ciężar, byśmy mogli to udźwignąć. Ale te próby są potrzebne. Te próby są, nawet bym powiedział, że konieczne. Bo Bóg chce też mieć pewność, że my stoimy stabilnie na ziemi, stoimy na dwóch nogach, że jesteśmy pewni swojej wiary, pewni tego, aby być godnym Jego dzieckiem. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale 12-13 jest, Jakub po prostu to wyjaśnia i napisał tak: szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Niech nikt kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Dlatego Bóg nie kusi. Nie jest kusicielem. Kusicielem tego świata to jest szatan, nie diabeł, który wprowadza nam zamęt w naszych myślach, w naszym sercu, który poddaje wątpliwości. Nawet Słowo Boże podda wątpliwości. Czy aby na pewno jest tak? Czy aby na pewno dobrze to rozumiesz? Bóg tego nie robi. Bóg jest miłością tego świata. Bóg nam daje tą miłość i chce nam dawać tą miłość. To, co powiedziała Kasia. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i spragnieni, ja mam dam ukojenie. I każdemu z nas da. Każdej osobie. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, gdy byłem uczony, nikt mi też nie wyjaśnił tego. Było na zasadzie: masz się nauczyć i koniec. I to pewnie wiele osób tak ma. Więc się nauczyłem. Później zapomniałem, bo uważałem, że to nie dla mnie. Ale też ta modlitwa pokazuje, że nie musimy też, to jest moje oczywiście zdanie, nie musimy słowo w słowo mówić. Tylko aby po kolei, jeżeli zaczynamy naszą modlitwę, w pierwszej kolejności wywyższyć naszego Pana. Oddać Mu chwałę i oddać Mu cześć, który jest godzien. A dopiero prosić. Dopiero prosić Go. I jeżeli będziemy prosić, Bóg nam da wszystko. Jezus powiedział: cokolwiek byście prosili w moim imieniu, będzie wam dane. Ale to jest też tak, że Bóg przesiewa nasze prośby. Przesiewa, bo niektóre z naszych prośb, które nam się wydają, że byłyby dobre, mogłyby nas skrzywdzić. Mogłyby skrzywdzić innych ludzi. Więc przesiewa te prośby. A niektóre, które są dla nas dobre, może nam dać za rok, za 10 lat, we właściwym czasie dla nas. I nigdy się nie spóźni. Wszystko da nam we właściwym czasie, we właściwym momencie to, co jest nam potrzebne. Ale też, gdy tak zwróciłem, to Bóg cały czas coś nam daje. Każdego dnia, w każdej chwili. Wiem po sobie, bo gdy na nieraz tak dzień rozważam, to chociażby proste rzecz, nie chodzę głodny. Mam dom, mam wspaniałych synów. Czy też
moją zasługą? Nie. To jest zasługą Boga. To On mi wszystko daje. Ja nie mam nic sam z siebie. Może niektórym ludziom i tak się wydawało, że ja mam wszystko zapracowane. To, co mam, to mam, bo za to zapracowałem, bo to zdobyłem. Nie. Wszystko jest darem Boga. On daje wszystko to, co dobre, to, co dobre dla nas. Abyśmy mogli żyć szczęśliwie. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, bowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Kochani, królestwo należy do Boga. Chwała należy do Boga. Królestwo, chwała. I moc należą do Boga. Też jaką drogę ubierzemy, to też w tym przypadku nie zależy od Boga. Czy obierzemy tą wąską drogą, czy obierzemy tą szeroką drogę? Tą szeroką, która prowadzi do zawracenia, czy tą wąską, która prowadzi do życia wiecznego? To zależy od nas. To jest proste, a jednak jak trudne. Ja osobiście uważałem, że to jest nie dla mnie. Słowo Boże jest nie dla mnie. Gdy zacząłem czytać, to otwierał mi się umysł. Każdego dnia coś dostaję nowego. Czasami, gdy czytam Słowo Boże, gdy czytam Biblię, któryś raz już jakiś werset, mam nowe spojrzenie. Nowe mało. Pamiętam, jak czytałem Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. I siedziałem tam, jak to pokręcałem, nic tego nie wiem. Dopiero do mnie przyszło, że to Jezus był na początku. Jezus jest teraz, Jezus będzie jutro. Że nawet jak ten świat zniknie z powierzchni, tak uleci, to Jezus będzie. I Słowo będzie. Dla mnie czytanie Pisma Świętego jest przywilejem. Nie jest jakąś koniecznością, nie chcę być już ja zrozumiany, że ja to muszę, bo inaczej się nie da. Nie. Ja chcę. Ja pragnę. Pragnę się karmić tym duchowym pokarmem. Ja go potrzebuję, tego duchowego pokarmu. On jest potrzebny. Tak jak powietrze jest potrzebne do oddychania, tak jest potrzebny pokarm. Słowo Boże. I to jest w ogóle instrukcja obsługi, jak żyć. Jak żyć godnie, jak żyć dobrze. I w prostocie, czyli w prawdzie, w miłości. Dlatego są dwa przykazania. Przykazania miłości, które powinniśmy przestrzegać. Dzisiaj raduję się z tego, że mam wspaniałego Pana i Zbawiciela. Chociaż kiedyś nie uznawałem, że mogę mieć jakiegokolwiek Pana. Sam sobie byłem Panem. I doprowadziło mnie to nie tam, gdzie chciałem. Dzisiaj każdego dnia powierzam mu swoje troski. Dzisiaj staram się iść zgodnie z modlitwą Pańską. Nie zawsze to jest takie proste. Nie zawsze to jest tak, że to idzie się tylko już fajnie, z górki. Czasami jest ciężko, czasami bardzo ciężko. Ale mam obietnicę. Obietnicę od naszego Pana Jezusa. Dzisiaj raduję się, naprawdę raduję się, że moje życie jest zmienione. I wiem, że wielu ludzi życie się zmieni, jeżeli będzie postępowało, dążyło do postępowania coraz lepszego ze Słowem.
Bo być może tak, gdy ktoś zaczyna, szczególnie na początku, to nie jest tak na wstyd, że wszystko jest fajnie, ale jeżeli będziemy pragnąć zmieniać nasze życie, ono się będzie zmieniać. Powoli, taki proces powoli, każdego dnia, każdej chwili. Dlatego dzisiaj starałem się, nie wiem, czy dobrze mi to wyszło, czy źle mi to wyszło, ale starałem się przekazać ten wzór modlitwy doskonałej, bo ja uważam, że to jest właśnie wzór modlitwy doskonałej dany nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest wspaniałe. To jest super. To jest super, tak. Ale też na zakończenie tego mojego krótkiego, być może kazania, chciałbym jeszcze takie słowo z Księgi Jozuego, które też do mnie przyszło. Jest to Jozuego 1, werset 8-9. Odnosi się do tego pisma. Niech ten zwój prawa nie oddala się od Twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan, Twój Bóg będzie z Tobą. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Amen. To nam mówi Słowo. To jest obietnica. Żeby nie zniechęcać się. Żeby korzystać jak najczęściej ze Słowa Bożego. A Pan Bóg będzie z nami. Będzie nas prowadził. On chce nas prowadzić. Bo jest wspaniałym Ojcem. Jest dobrym, wspaniałym Ojcem, który mieszka w niebie, a nawet ponad nim. Który chce nas prowadzić, jak Ojciec prowadzi swoje dziecko, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. I chce nas wziąć za rękę i prowadzić. I to jest wspaniała, cudna obietnica. I życzę każdemu, aby każdy rzekł z tym Słowem, aby każdy chciał coraz bliżej Ojca. Coraz bliżej w każdej chwili. A Ojciec będzie nam dawał coraz więcej. Tak, abyśmy mogli się cieszyć. Jak się dziecko małe cieszy z prezentu, które dostaje od rodziców, tak my otrzymujemy takie prezenty od Boga. Abyśmy mogli się radować z tych prezentów, które On nam przygotował. A największym prezentem, który nam przygotował, najwspanialszym prezentem, który nam przygotował, jest życie wieczne. U Niego w niebie. Gdzie nie ma bólu, nie ma trosk. Gdzie jest wspaniałe życie. To jest ta najcudowniejsza obietnica. Choć trudno nieraz jest każdego dnia, ale to się stanie na pewno, jeżeli będziemy dążyć do tego. To jest ta wspaniała obietnica. Na tym chciałbym zakończyć moje kazanie, ale też chcę się pomodlić. Pochylmy, kochani, głowy. Ojcze niebiański, Boże, Ty, który zasiadasz na tronie, który teraz pogląda z góry, na niebo, na ziemię, na nas, tak pragnę oddać Ci chwałę, tak pragnę oddać Ci cześć, wywyższyć Twoje święte imię. Pragnę chodzić w Twojej chwale. Pragnę, aby ten Kościół chodził w Twojej chwale. Aby całe miasto chodziło w Twojej chwale. Tak proszę Cię, Panie. Otwieraj nasze serca. Otwieraj nasze umysły. Aby w tym mieście w Łowiczu było ogromne przebudzenie. Aby na świecie było ogromne przebudzenie. Aby zło, które otacza ten świat, które drąży ten świat, zniknęło. Tak, dziękuję Ci za to, że dajesz nam taką miłość, że kochasz nas bezwarunkowo,
że nikogo nie odrzucasz, to przyjdzie do Ciebie. A jeżeli ktoś zboczy, to będziesz szukał i przyprowadzisz go z powrotem. Bo Ty jesteś, Panie Jezu, dobrym pasterzem. My jesteśmy Twoim trzodem. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko i proszę Cię, Panie. Jeżeli coś w nas jest zepsute, napraw to. Kształtuj nas tak, jak chcesz, abyśmy byli ukształtowani. Kształtuj nasze myśli, kształtuj nasze życie całe. I pragniemy Cię, Panie, więcej. Więcej i więcej. Tobie oddaję chwałę, Panie. Tobie oddaję cześć. Bądź wywyższony i uwielbiony. Chwała Ci, Panie. Chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.